Cześć Dziubaski, witajcie na kanale Gra na Kompa, ja jestem Pabelus, a to jest kolejny odcinek Farming Simulator 22 w serii Hard Mode. Słuchajcie, tutaj dzięki jednemu z widzów live'a z okazji 30. finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, a także dzięki Arkowi Araszowi, ogarnęliśmy tutaj modyfikację, która umożliwia wykorzystanie ziemniaków do fajnych rzeczy. I tak na dobrą sprawę to Arek podesłał mi mod taki, no, którego ciężko to jest użyć na serwerze, natomiast za sprawą właśnie jednego z widzów live'a, bo rozmawialiśmy o tym, będziemy starali się robić, no właśnie, albo frytki, albo chipsy, ale chyba chipsy, no nie wiem, zobaczymy. Co tu rośnie? Bawełna tu rośnie, kuźwa. A mnie to pole jest akurat potrzebne. Wiecie co? Zobaczmy, bo mamy kwiecień, a w kwietniu sieje się ziemniuki. Zobaczmy, ile to pole kosztuje. 288 tysięcy, a to? 326, to jest większe. A to? Oj, a to już jest za drogie. Ale tutaj to by było mnóstwo ziemniaków. Kurde, coś by trzeba było kupić, słuchajcie. A to? 276. 465. No nie, bo będziemy zmieniali też silos. To jest pieruńsko drogie i tak na dobrą sprawę trzeba byłoby się trochę namachać, żeby to pole troszeczkę ogarnąć, takie większe. To... Wiecie co? Zrobimy ciut inaczej. Słuchajcie, ogarnijmy sobie to może na zasadzie takiej, żeby przejechać się czymkolwiek tak naprawdę. I zobaczyć, czy przypadkiem gdzieś nie ma ziemniaków w tym. Na stacjach. A silos będziemy zmieniali ze względu na fakt, że... A to wiecie co? Nie, to najpierw może zmienimy silos. Silos będziemy zmieniali ze względu na fakt, że potrzebuje silosa multifruit, żeby ziemniaki można było przechowywać. Ten silos niestety tego nie umożliwi. Natomiast dokładnie identyczny silos postawimy, tylko ten, tylko multifruit. 2 miliony litrów, bo ten to będzie zdecydowanie za duży i tak na dobrą sprawę, no, nie byłoby gdzie go tutaj postawić. Natomiast ten śmiało sobie tutaj stanie, tak trochę obok. Tylko chciałbym go wyrównać tak zgodnie z tym asfaltem. No dajesz mały. Dobra. No i wypadałoby go postawić, bo tutaj ja mogę dzięki odpowiedniemu modowi placeable everywhere, czy jakoś tak się nazywa, to mogę wszędzie stawiać, ale postawmy go może jakoś gdzieś tutaj. Tak jak ten stoi. O, coś takiego. Tylko lekką przerwę tam zrobimy między nimi. I chyba tyle wystarczy. Pyk. Dobra, 198 tysięcy mnie to kosztowało niestety. Natomiast jeżeli chodzi o produkcję, to by było to? Tak, to by było to, słuchajcie. To można chipsy, frytki. 85 tysięcy to kosztuje, słuchajcie. No, tylko teraz pytanie brzmi, czy on tylko kartofle potrzebuje, czy tego wszystkiego? No bo jak tak, to się trochę zdziwię. Natomiast fabryka mogłaby stanąć gdzieś jakoś tutaj, jak mi się wydaje. To nie byłby zły pomysł. No, coś takiego. I całkiem fajnie, słuchajcie, bo jest syp. No tak, tylko że kuźwa ja sobie... Nie, tutaj nie może stanąć. Tutaj nie może ta fabryka stanąć. Musimy pomyśleć, gdzie by fabrykę umieścić. Tutaj najlepiej.
Tylko maszyny by trzeba było pozabierać stąd. Ale tutaj to by było kapitalne miejsce na fabrykę. No właśnie, dobra, to z fabryką się na razie wstrzymamy. Słuchajcie, silos stoi. To teraz trzeba będzie ogarnąć temat, słuchajcie, ziemniorów. Trzeba je zwieść, o ile cokolwiek jeszcze jest tam w tych silosach kolejowych. Ale to musimy pojechać, musimy zobaczyć. A w ogóle to na po jasną cholerę ja ciągnik wziąłem. Przecież to się totalnie nie opłaca. Zrobimy inaczej. Zaparkuję go tutaj z powrotem. A wezmę ciągnik siodłowy z naczepą. Tam jest więcej. Tam się więcej mieści. O. I to jest lepszy pomysł. Przy okazji sprawdzimy sobie, jak tam kurki sobie radzą, czy mają żarko. A, mają 5550, dobrze jest. A, nie ma tutaj tira? Znaczy ciągnika? A tam jest, dobra, przy olejarni. No i powiem szczerze, że to może być nawet całkiem przyzwoity zarobek. No zobaczymy, jak tam olej. Nie ma, a jak tam słoneczniki? 15 tysięcy litrów, dobrze. No to teraz trzeba się ogarnąć. Odłącz się, panie. No i musimy podłączyć tę naczepę. Mówię wam, tu naprawdę by się przydało jeszcze jeden ciągnik siodłowy. Bo takie odłączanie, przyłączanie to takie jest trochę słabe. Niewygodne bardzo. Jakby były przynajmniej dwa, no to już by było trochę lepiej. Dobra, to ja sobie pojadę na północ najpierw. Do Marizon. Tam zobaczę w silosie kolejowym, czy cokolwiek z ziemniaków jest. Natomiast jeżeli tam nie będzie, no to skoczę jeszcze na południe. Przy okazji zatankuję ciągnik, albo teraz zatankuję ciągnik, bo mam stację po drodze. No i będziemy dalej kombinowali, tak? Bo coś tutaj trzeba robić. Fajny pomysł był z tą fabryką frytek. Także oczywiście wcielam go w życie, a autorowi pomysłu z live'a dzięki wielkie za odsunięcie. No i działamy dalej. No i napełniam tutaj ostatnią naczepę. Słuchajcie, okazało się, że w tych silosach kolejowych było od groma ziemniaków. Także spokojnie ponad 200 tysięcy litrów ziemniaków mamy i możemy wdrożyć plan produkcji, no właśnie, nie wiem, frytki czy chipsy? Oto jest pytanie. No w każdym razie czegoś z ziemniaków, no. Tylko trzeba jeszcze fabrykę postawić. A tutaj, no miejsce musi się znaleźć, no to zobaczymy, gdzie postawimy. Fajnie byłoby mieć jakieś własne pole ziemniaków, no, ze względu na fakt, że cóż, ja bazuję jak na razie na tym, co automaty tutaj sadzą. Natomiast mogę się nieco przeliczyć. A tego wolałbym uniknąć. No i zobaczymy, nie? Tak czy siak, 645 tysięcy euro na koncie. 85 tysięcy kosztuje fabryka, więc możemy ją postawić. Zapas ziemniaczorów jest. Tylko teraz trzeba jeszcze zrobić patent tutaj, operację przenoszenia pozostałych plonów ze starego silosa do nowego silosa. Dlatego stoją dwa naraz jeszcze. Natomiast później ten jeden z silosów, ten stary, który tutaj stał, zostanie usunięty. No i dzięki temu, że zostanie usunięty, no to może tutaj zrobimy jakiś parking. Zobaczymy, co tutaj będzie na miejscu tego silosa stało. Na razie wyładowałem ten nowy silos ziemniaczorami, więc nie jest źle.
Fajne, naprawdę fajne są te silosy Multifruit. Wszystko można ładować. Także ktoś miał zarąbisty pomysł. No bo w przeciwnym wypadku, no to trzeba byłoby zwalać ziemniaki gdzieś na jakąś hałdę, a potem ładować ładowarką, co jest, albo taśmociągami, co jest trochę niewygodne. Natomiast w ten sposób można sobie poradzić. A ten czemu się nie zamknął? A, bo się opuszczał, dobra. No i teraz rzeczy z tego typu, trochę zabawy mnie tutaj będzie czekało, słuchajcie, bo jeżeli sobie podjedziemy pod stary silos, dźwigniemy napełnianie, no to pszenica to jeszcze na jedną przyczepkę pójdzie. Jęczmień to samo, rzepak, no to dwie te czerwone naczepy, bo nie zmieści się na raz. No ale sorgo to już przesada. Także trzeba będzie kombinować. Słoneczniki mamy w zapasie. Co tam jeszcze? Kukurydzkę mamy. No i to tyle w sumie. Także jest co robić. Oj, ja ci miałem zgasić, przyjacielu. Jest co robić. A jeżeli chodzi o ziemniaki, proszę państwa, to w obecnej chwili... no aha, czekajcie, bo ja nie widzę, bo mi tutaj... O, teraz widzę. Znajomy ze Steama zaczął coś grać i mi akurat zasłonił powiadomieniem ilość. Prawie 270 tysięcy litrów ziemniaków, także całkiem nieźle. Dobra, to teraz tak. Ja sobie, proszę państwa, ogarnę temat przenoszenia tego wszystkiego. Zacznę oczywiście od pszenicy. I nie będę was tym zamęczał, bo jest to nudne, żmudne, ale nie chcę, wiecie, no, jakby tutaj tracić plonów przez głupie usunięcie silosa razem z plonami w środku. No to jest chyba naturalne. Za dużo się narobiliśmy przy tym, żeby to stracić. Poza tym zapasy jakieś musimy mieć. No i później będziemy jakby, no znaczy jeszcze przy okazji, po tym jak przeniosę te wszystkie plony, to później będę przestawiał pojazdy stamtąd, znaczy naczepy, żeby zwolnić miejsce pod fabrykę, no właśnie, frytki czy chipsy? Zobaczymy. Jedno z dwóch. Jedno i drugie uwielbiam, natomiast nie jestem w stanie się, kurczę, zdecydować. Także... Może jakoś coś tam wykombinujemy. Jak na razie przenosiny. No dobra. Zrobiłem pierwszy krok do uporządkowania wszystkiego. Zniknęły stąd maszyny. A, jeszcze tam widły są do beli siana. Czy tam... do tych beli. Natomiast przestawiłem je tutaj. I powstał parkan. Słuchajcie. Jest tutaj parkan. Ten parkan się ciągnie aż tam do drogi. Oczywiście, a zresztą chodźmy, podejdziemy, zobaczycie sami. Tutaj można sobie spokojnie przejechać. Tu jeszcze nie kończyłem tego parkanu, bo cały czas zastanawiam się, co by tutaj można było jeszcze wykombinować. Natomiast my w obecnej chwili będziemy musieli przestawić naczepy. Oczywiście te naczepy, one staną jak na razie na tym trawniku. Natomiast później znajdą swoje miejsce docelowe. Też zrobimy dla nich parking. I muszę trochę się narobić, ale trzeba pozbyć się tych nieszczęsnych belisiana, czy tam słomy, czy co to mi tam leży. Myślałem, że mam autoload tutaj na belę, ale niestety nie. Więc będę musiał to zrobić waltrą. Co wcale nie będzie takie hop-siup i hip-hop, kurczę, bo się narobię i tyle. No ale jak mus to mus. Jak na razie... Musimy przeparkować właściwie te wszystkie naczepy, żeby zwolnić tam miejsce pod fabrykę. No właśnie, po raz trzeci. Frytki czy chipsy? To chyba będzie tytuł dzisiejszego odcinka, bo się kuźwa zdecydować nie mogę. Natomiast no, dylemat jest spory.
Dobra, tutaj sobie mogą stać. Nikomu nie będą przeszkadzać. Przerzuciłem wszystko z silosa do silosa. Stary silos został usunięty, dzięki czemu zdobyliśmy tutaj miejsce, żeby można było te maszyny, które widać, poustawiać. Natomiast teraz pytanie brzmi, jak tu wtrynić fabrykę, bo miejsce jest zacne. Po pozbyciu się tych wszystkich naczep można śmiało tutaj ją ustawić, fabrykę. Tylko żeby ona nie kolidowała. Generalnie, jeżeli chodzi o model budynku, to autor, który to tworzył, o ile tworzył, a nie modyfikował jakiś istniejący oryginalny, to zrobił to z głową. Dlatego, że zarówno ładowanie do budynku, jak i odbiór towarów gotowych jest od frontu. Więc to mi się podoba. Znaczy, liczę, że od frontu. Bo jeżeli nie, no to będzie mała kicha. Ja chciałbym tak równiutko to ustawić. Jak to Katrinka mówi, jak w pudełeczku. No co jest, kuźwa, weźże się. Dobra, może tak stać. Dobra. Gasimy dziada. I lecimy tam. I słuchajcie, bo już zaczyna mnie to drażnić tutaj, że na tym odcinku leżą te kamienie. Ja chyba wypożyczę zbieracza do kamieni i po prostu to postaram się wyzbierać jakoś. No bo jak to wygląda? No kurde, na początku lałem temat, ale teraz to mi przeszkadza strasznie. Kole w oczy. No dobra, to teraz tak, chwila prawdy. Mamy tutaj wolne miejsce. No i potrzebujemy postawić sobie fabrykę, piekarnia nie, cieśla nie. Kurde, gdzie to było? Czekajcie, zaraz to znajdziemy. Ach, tutaj jest. Kartofel Fabrik. No właśnie, Potato Factory. Tutaj mam jeszcze takie szklarnie, dosyć fajne, malutkie. Tylko, że nie wiem, ile one tak na dobrą sprawę tam produkują. Tutaj mamy Farm Production. To kukurydzę tutaj można wrzucać. Farm Production. No ciekawe. Dobrze, to mamy Land Bakery. Aha, czyli tu mogę piec chleb i ciasta, czyli to taka piekarnia, można powiedzieć. A taka fajna, malutka, fikuśna. Też się nad tym zastanowimy, ale to kiedy indziej. Natomiast my potrzebujemy to. No i teraz rzecz jest tego typu, żeby to dobrze umieścić. Gdzie tu jest front? Gdzie tu może być front? Nie ma frontu? O kurde. To budynek bez drzwi? A nie, tu są jakieś drzwi, no dobrze. To w porządku, ale tutaj mamy ładowanie. Ładowanie i odbiór. Więc my zrobimy to w takim razie w ten oto sposób. Ja się obrócę, ponieważ tutaj z tyłu będę również chciał postawić parkan. I postawię to jak najbliżej tego targu rolnego, tak w równej linii. O, coś takiego. 85 672 euro. Pyk. Jest, słuchajcie, i mamy to. Zobaczmy, jak to wygląda. No, prezentuje się całkiem przyzwoicie. No i co? No i tutaj wsypujemy, tutaj zaraz odbieramy. Więc nie jest źle. I dobra, to teraz tak. Zobaczmy, czy mamy ujęte te towary, jak frytki czy chipsy, tutaj w cenniku. Mam nadzieję, że tak. Chleb, tkaniny, bla, bla, bla. Rodzynki, deski, meble. Nawóz, gnojówka, wapno. O,
Potato chips. Marizon tylko odbiór jest na nie. 1326. A kiedy? Najlepiej w kwietniu. O. Albo jeszcze tutaj słupki nie skoczyły, ale zobaczymy. Dalej. Potato pancakes. Jakieś ciastko ziemniaczane. Albo placek ziemniaczany. 1448. A frytki? 1390. Chwileczkę, to chipsy. 1326. Frytki. 1390. Dalej mamy jakieś krokiety. 1932, proszę bardzo. Ale zobaczmy te frytki. Tak samo jak na razie jest. Tutaj to samo. Jakaś sałatka ziemniaczana. 2201. O. I to wszystko w Marizon. To nas nie interesuje. Jogurt. Cebulę. O, proszę bardzo. Cebulę przyjmuję też. No dobrze, a jeżeli byśmy weszli, powiedzmy, tutaj. I teraz tak. My potrzebujemy zobaczyć tu. O, żeż ty synu. To do tego potrzebujemy, do chipsów potrzebujemy 4 ziemniaki plus olej. Czyli jak rozumiem, to 4 ziemniaki plus 4 oleje? Tak mam to rozumieć? No tak przynajmniej to rozumiem. I to będzie 12 paczek chipsów. Natomiast jeżeli chodzi o... A tu, frytki. A frytki... to jeden ziemniak, jeden olej. I mamy 2 sztuki frytek. Po ciulu. To nie wiem, co to jest w sumie. A to nie wiem, czy to nie, to chyba cebula jest, nie? A nie, bread crumbs. Nie wiem, co to znaczy. Coś z chlebem. A tutaj? O, tu jeszcze więcej. No dobra. To frytki czy chipsy? Ciekawe. Słuchajcie, no generalnie tak na dobrą sprawę to chyba chipsy by się bardziej opłacały. Cykle na miesiąc 6000, koszty produkcji 40 euro. Frytki, cykle na miesiąc trochę mniej i drożej. Może chipsy. No. Dobra, chyba tak zrobimy, wiecie? Tak chyba zrobimy. No dobrze, ale nie mam oleju, bo wszystko sprzedałem, więc trzeba byłoby czekać na to, aż tutaj zostanie to wyprodukowane przez olejarnię. Na całe szczęście mamy własną, więc o tyle dobrze. No ale tak czy siak, no trzeba czekać. Dobrze, że nic więcej tam nie potrzeba z tego, czego nie mamy. No dobra, słuchajcie, to wydaje mi się, że należałoby przewieźć pierwszą partię ziemniaków. I przede wszystkim zobaczyć, ile on tam mieści. Chyba, że tu jest tutaj gdzieś napisane. A, nie, nie jest. Nie jest napisane, ale to się po pasku zorientujemy. Słuchajcie, będziemy mieli takie smakołyki. Dobra, tylko właśnie, no żeby jeszcze olej był, nie? No to teraz nie ma wyjścia i trzeba ogarniać swoje ziemniaki. No i słoneczniki. Bo my na oleju słonecznikowym jedziemy. No dobrze, ładujemy. Pierwsza partia. Zobaczymy, jak to tam będzie wyglądało. Ile ta fabryka w ogóle jest w stanie pomieścić tych ziemniaków? No mam nadzieję, że nie zużyją mi wszystkiego. Aczkolwiek 4 ziemniaki. Dosyć tak ciekawie. No dobrze, załadujmy się. Tutaj 59 400 litrów wejdzie. Tak jest. Nie wiem, czemu nie zaokrąglili tego do 60 tysięcy, to taka głupia liczba. Już można byłoby to zmienić na 60 tysięcy, byłoby prościej.
Ale jest taka przyczepka, która, ale to z modów, która, nie, naczepa, przepraszam, która mieści właśnie 60 koła. No dobra, ładujemy, zobaczmy, jak to będzie wyglądało, czy cała naczepa tu wejdzie, tych ziemniaków, czy też nie. Oj, chyba wejdzie, ale zassał. I zaraz zobaczymy na pasku, jaki to postęp będzie, sprawdźmy. O, żeś ty w dupsko. Ale, ale Jazz, patrz, chuźwa, to minimum jest takie. Przecież to nawet, nie, no to... Oj. No nic, no trzeba będzie władować chyba wszystko. No, proszę państwa, ja mam tylko taką cichą nadzieję, że w obecnej chwili to ktoś tutaj ze sztucznej inteligencji posadził ziemniaki. Bo jak nie, no to może być kiepsko. Natomiast też wypadałoby pomyśleć może o jakimś magazynie. Tutaj Arash też poinformował mnie o tym, że jest rzekomo jakiś magazyn, który automatycznie jakby przesyłany jest automatycznie do magazynu. On to tam magazynuje, ale z tego co pamiętam, to Arek powiedział, że dosyć mała pojemność tego magazynu jest. Więc nie wiem, czy się na niego zdecyduje. Ale chyba trzeba będzie kupić widlaka. Już takiego naszego, swojego, prywatnego, żeby tutaj mieć. No i ogarniać temat z paletami. Bo albo... Nie, no widlak się przyda. Przyda się. Bo tą przyczepką tutaj do autoloadu, czy nawet naczepą, bo boki można otworzyć i też nie będzie problemu z wyładunkiem widlakiem. Natomiast gdzieś to trzeba składować. No i nie wiem jeszcze gdzie. Ale to się zastanowimy nad tym później. Tutaj gdzie... No kuźwa, weź mi to od tego. Tutaj gdzie jest bawełna po lewej stronie, to tam trochę dalej jest ciut miejsca, natomiast... Rzecz jest tego typu, że to miejsce jest jakby zarezerwowane na manewry. Ponieważ no, supermarket stoi w takim miejscu, że obok stoi olejarnia i nie sposób się wykręcić. Chyba, że... Nie, no nie sposób się wykręcić. No, to... Trzeba cofać. Zobaczmy, jak tam wyglądamy. Połowa. No to on zaście te ponad 200 tysięcy ziemniaków. O, żeż ty synu. No dobra. Słuchajcie. Jeżeli chodzi o... jakby intratność tego naszego biznesu, to będziemy to monitorować. Ja muszę poczekać jeszcze na olej, oczywiście. I dopiero jak już będę miał pokaźniejszy zapas oleju, no to uruchomię produkcję, a czy to się będzie opłacało, przekonamy się nieco później. Natomiast w dniu dzisiejszym ustaliliśmy, że będziemy produkowali chipsy. Znaczy ja ustaliłem, w końcu się zdecydowałem po całym odcinku. Więc chipsy, 6000 cykl, 40 euro, koszt produkcji na miesiąc. Myślę, że może się to nam opłacić. Tylko jeszcze olej będzie potrzebny. Na całe szczęście też olej słonecznikowy ogarniamy, a nie jakiś inny. Więc nie jest źle. Zapas słoneczników jeszcze mamy. Dzięki wielkie za obejrzenie tego materiału. Zostawcie łapkę w górę, jeżeli film wam się podobał. Subskrybujcie kanał, żeby nie przegapić żadnego filmu ani live'a. Ja was zapraszam na naszego kanałowego Discorda. No i oczywiście, jak zawsze, sekcja komentarzy należy do was. Napiszcie, co myślicie. Trzymajcie się i do zobaczenia. Pa, pa.